dwa, trzy i cztery. Raz, dwa, trzy i raz. Za chwilę trzeba popracować nad nimi. Jeszcze raz tą C literkę, ona jest naprawdę piękna. Spróbujmy to przeczytać ją dokładnie. A jak tam u Ciebie, Łukasz? Wszystkie dźwięki grają? Ze zdolnymi muszę sobie poćwiczyć. No to trzeba poćwiczyć. Dostałeś, stąpiłeś zaszczytu niesamowitego. Kameralną muzykę. Co to widział w takim wieku grać kameralną muzykę? No? Czy jesteś zdolny i zagrasz, prawda? No, poćwiczymy. C literkę. Proszę bardzo. C literkę gramy. Raz, dwa, trzy, obój. Obój. Kantyna na obój. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy i cztery. Pomóż Kacperkowi. Co on robi? Co on robi? Kule. Zjeżdżamy na sankach, w tych skoczniach, co tam są dalej. Albo na tekturze. Chodzimy do szkoły, tutaj niedaleko, do szkoły numer 91. Fajnie się zjeżdża tutaj, tylko wchodzenie jest troszkę denerwujące. Drogi! Ja jestem z Ogrodowego i chodzę do klasy piątej. I uważam, że my, nasza cała czwórka, jeździmy najlepiej. No to wszystkich teraz pozdrawiamy. Niedawno szedłem w Warszawie i podchodzi do mnie pan i mówi, proszę pana, pan oczywiście o tym wie, proszę pana, pan jest podobny do tego znanego śpiewaka. Ja mówię, do którego? A on mówi, zapomniałem nazwiska, choroba. Ja mówię, może do Ochmana. Tak! Ja mówię, wie pan, ja go nie lubię. A on mówi, wie pan, ja też. Bez tego, ja mówię, a dlaczego pan go nie lubi? On mówi, wie pan, ja go lubię, jak on występuje, ale nie lubię, jak śpiewa. Ja mówię, naprawdę słyszał go pan? Nie, proszę pana, nigdy go w życiu nie słyszałem, nie byłem w życiu na koncercie. Sąsiad mój był na jego koncercie, wrócił i mi pokazywał, jak on śpiewa. Wcale mi się to nie podobało. Jego aktywność artystyczna w dziedzinie śpiewu operowego, malarstwa,
działalności charytatywnej, którą prowadzi od 15 lat, znana jest na całym świecie. Tacy ludzie rodzą się bardzo rzadko. Są to perły naszej kultury. Jakość tej kultury błyszczy blaskiem w Stanach, we Włoszech, na całej kuli ziemskiej. Jego skromność jest wprost proporcjonalna do talentu. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem wystąpić w Nowej Hucie. Zawsze Nowa Huta kojarzy mi się z pięknym okresem, bo mieszkałem tu przez pewien okres czasu, wprawdzie niedługi, 2 miesiące, ale wspominam ten okres naprawdę nadzwyczajnie. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem po latach wrócić tu i spotkać się ze znakomitą publicznością na tym naszym spotkaniu koncertowym. Thank you.